Heju, heju, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, a to jest Ship Graveyard Simulator. Jeśli kojarzycie, jeśli nie, no to kojarzyć będziecie, jeśli oglądacie filmy na tym kanale, gdyż no, pojawia się tego troszkę tutaj ostatnio. Jak widzicie, to co się tutaj dzieje, to jest związane z radioaktywnością na tym statku. Wziąłem sobie taki stateczek, się to Wicher nazywa, jeden z okrętów wojennych, które można sobie tutaj wziąć i rozłożyć, o ile ma się DLC właśnie związane z okrętami wojennymi, to jest taka możliwość. Okej, to sobie rozwalimy, to sobie jeszcze pięknie tutaj rozwalimy, tak żeby się dostać tutaj do środeczka. Tak, pięknie, dostaliśmy się do środeczka, to mnie interesiło. Okej, bo tu jest wielgachne coś. Dobra, wielgachne coś do wielgachnego czegoś. No i wygląda to tak, że tamten stateczek sobie gdzieś tam jeszcze trochę porozwalałem, porozkręcałem, coś tam jeszcze z niego się pozbyłem i odesłałem go już w pierony. I wziąłem sobie ten jako drugi statek. Dlatego, że stwierdziłem, że nie będę szedł jeszcze tam większe, cięższe czy coś. Zrobię sobie taki jeden mniejszy na początek. Więc wziąłem się za coś takiego. Szczególnie, że ten statek ma jako tako niższy poziom trudności jakby, bo ten statek wymaga tam trudności chyba 2, a tamte, które robiliśmy, wymagały 3. Więc jakby wszystkie rozwalania tutaj, każdy ten element, który odciągamy i tak dalej, będzie dużo prostszy stosunkowo do zabrania, dużo szybciej będzie się go zbierało, biorąc pod uwagę właśnie te nasze umiejętności, które posiadamy i ogółem wszystkie rzeczy. Dobra, czyli to mi blokuje to, a to blokuje tu. Tak? Czekajcie, to potrzebujemy szósteczka, wyskoczyć sobie tam na górę. Tadam. No i jeśli kogoś by interesowało, dlaczego się pojawia właśnie ten, właśnie Ship Graveyard, to dlatego, że miałem po prostu ochotę w tą grę zagrać. Mam nadzieję, że nie jest tak, że się pojawiają 2 odcinki Ship Graveyarda pod rząd, nie? Bo motyw jest taki, że cały czas planowałem nagrać sobie... planuję nagrać sobie jeszcze dzisiaj Seven Days to Die, bo sytuacja wygląda tak, że Seven Daysiki są w planach. Czekajcie na chwileczkę. Okej. Co mówiłem? Planuję sobie te 7 Daysy nagrać, tylko że zobaczymy, jak wyjdę z czasem, bo zanim przyjdzie kuzyn dokończyć szafę, to sobie właśnie stwierdziłem, że kurde, 7 Daysy, no to wiecie, to jest na serwerze gra, to tego nie zatrzymam, tego nie zablokuję, tam jak już coś zacznę robić, no to będę musiał dokończyć i tak dalej, a jednak ten Ship Graveyard, no to jak cokolwiek pójdzie nie tak, jak cokolwiek będę potrzebował, no to po prostu biorę, zatrzymuję grę i lecę dalej z tematem, nie? I w sensie później sobie lecę dalej z tematem, nie ma tutaj żadnego problemu, nie? Także jakby to no, jest jednak przewaga singli i to dość spora, więc no nie mogę tutaj zaprzeczyć, że było to głównym powodem, dlaczego odpalam Ship Graveyarda i nagrywam w tym momencie Ship Graveyarda, a nie Seven Daysy. Dlaczego też tak po prostu sobie nie odpaliłem jakichś Seven Daysiaków czy czegoś takiego? Bo jednak potrzebuję coś nagrać. Potrzebuję mieć ten zapas, wiecie, taki dla swobody ducha, ciała, mózgu, wszystkiego, żeby nie myśleć o tym, że jestem do tyłu z nagraniami, a coś tam i tak dalej. I wiecie, to jednak siedzi z tyłu głowy, jak mam taką świadomość, że kurde, nie mam dla was zapasu, a ja nie wiem, czy zdążę, a jak czegoś nie nagram, to nie będziecie mieli i tak dalej. Siedzą mi takie rzeczy z tyłu głowy, bo chcę dla was jak naj... żebyście jednak mieli nagrane te rzeczy na kanale, żeby to jednak wchodziło na ten kanał, żebyście otrzymywali te filmy tak jak tutaj chciałem, czyli o, wyleciałem, czyli co najmniej ten jeden dziennie o tej 17, bo jednak jakoś tak cieszy mnie ten przyrost osób na kanale, bardzo mnie to cieszy, że pojawia się coraz więcej osób na kanale, że coraz więcej osób gdzieś tam ogląda, może i krótko, może i nie za długo, może i włączacie tylko na chwilę, widzę po statystykach, że to nie jest tak, że oglądacie całe filmy czy coś, ale to i tak cieszy, to naprawdę cieszy, sprawia satysfakcję, bo jednak ten kanał w pewnym momencie wziął i troszeczkę go przytłumiło, nie wiem, czy to przez statystyki, czy przez co, no ale taki był mocno przytłumiony. I to odebrało troszeczkę mi tą satysfakcję z tej gry, znaczy z tej gry, z prowadzenia kanału, a teraz widzę, że tak troszkę więcej osób się pojawia, troszkę ciekawiej się zaczyna robić i po prostu wróciła ta satysfakcja z tego nagrywania, wróciła ta satysfakcja z zrobienia tych filmów, przygotowywania tego wszystkiego i tak dalej, więc
Więc z pełen radości i werwy sobie do tego wracam. Dobra, jak widzicie, ja tutaj rozwalam sobie te wszystkie elemenciki. I to tak robię, tak, albo tu młotem uderzę, albo tu coś pozbieram i tak dalej. A zauważcie, że ja rozwalam okręt bojowy, nie? Taki malutki szczególik, nie? Że to jest okręt bojowy. Dobra. Myślę, że to możemy rozwalić. Pamiętam, że tu jest coś problematycznego, tylko nie pamiętam, co dokładnie to było. Chyba te działka, żeby się ich pozbyć, to jest problematyczne. I dobra, młotem w chłotę. Tam pięknie wyciąga wszystko. Chyba pozbycie się tych działek było problematyczne, że one były jakby wielopoziomowe. Ale nie jestem pewien. Zaraz to sobie sprawdzimy. Ale szybciutko leci teraz. Jak mamy faktycznie poulepszoną tą spawarę. Ja pamiętam, jak ile czasu to zajmowało, wiecie, jak nie było tej spawary ulepszonej. Jak musiałem to wszystko faktycznie tam cisnąć tutaj szlifierą powoli i tak dalej. W ogóle dużo, dużo rzeczy jest inaczej, jest prościej. Się to wszystko zbiera, więc jest przyjemniej. Kurde, ewidentnie tu coś jest, nie? Patrzcie, jakie sprytne. I trzeba odciąć ten fragment. Dobra, odetniemy sobie tu i tu. Dobra, i teraz tak, i teraz to powinniśmy móc. To też? To nie. A dlaczego nie? Dźwig nie może dosięgnąć ładunku. Co tutaj blokuje? A, tu jest. Raz, dwa. Co już można? To? Czy to wszystko jest zblokowane przez ten jeden? Chyba wszystko było zblokowane przez ten jeden filar. Mam takie wrażenie, że ten jeden filar tam tak ambitnie wszystko blokował. No ale to bywa, bywa. Wow! Nie wiem. Właśnie coś poszło mocno nie tak, nie? Więc na pewno straciliśmy część ładunku, która była na tym statku. Więc pewnie misji już nie przejdziemy. Na pewno nie wszystkie, które tutaj są. Mam nadzieję, że fajnie by było chociażby część, gdyby się udało przejść. Żeby, wiecie, żeby nie stracić hajsu na tym statku. No, ale ewidentnie coś poszło nie tak. Ewidentnie coś poszło nie tak. No, stąd raczej tak sobie po prostu nie wyrzucę tych rzeczy. Lepiej się nauczyłem już wykorzystywać ten, ale co tutaj wybuchło? Ja coś tutaj tylko przepalałem, ale to musiał być chyba wybuch gazu, nie? Tutaj gaz musiał gdzieś być i on musiał wybuchnąć. Bo tak to trochę nic innego tu by nie miało sensu, żeby aż tak wysadziło. Chyba, że była tu gdzieś jeszcze amunicja. Jest jeszcze taka opcja, no bo to jednak jest ten bojowy, nie? Chyba te wojskowe, chyba te bojowe okręty miały możliwość, że jest na nich amunicja. Chyba też była taka opcja, ale to tego nie jestem w 100% pewien. Na pewno to, czego jestem teraz pewien, to to, że no, wybuchła część statku. No tu jest amunicja na przykład. Ale to z nią się nie da nic zrobić. Czy tutaj była drabinka? Tu jest drabinka do góry, ale od drugiej strony. To jest drabinka na dół. Tutaj jest jeszcze więcej amunicji. Dobra. Ale biorąc pod uwagę, co my tu mamy i co my tu właśnie nazbieraliśmy, tak czy siak, warto by było wziąć. To mogę zabrać. Tak czy siak, warto by było się pozbyć tutaj tych elementów, wiecie, zawadzających, że tak to ujmę. No i wyrzuciłem skrzynię. Chciałem w to przywalić, wiecie, młotkiem i też się prawym klik. Dokładnie. Dokładnie to samo zrobiłem drugi raz. Się prawym klika, żeby rzucić tym, żeby uderzyć tym młotkiem.
Dobra. Ziomek, weź wyciągnij tą armatę. Będziemy mieli armatę z głowy. O, tutaj nawet widać, że coś jest pod spodem do wzięcia. To w sumie może by się udało, tak, rozwalić tutaj na szybko podłogę i wyciągnąć to, co tam jest. Rozwalmy tu. Tutaj. Co tu jeszcze mamy? Tu. Tutaj. Aż potąd. Dobra, no to aż potąd rozwalamy. To będziemy mieli pewność, że na pewno wyciągniemy to, co tam jest. Powiem wam, że na pewno się przestraszyłem i mocno zaskoczyłem tym, że tam wybuchło. Nie spodziewałem się w ogóle, że tam coś wybuchnie. Miałem nadzieję, że jeszcze tam sobie spokojnie, wiecie, pozbędziemy się części tych elementów, tych rzeczy, które tam były i tak dalej, sobie to powoli będziemy odcinać wszystko i zbierać, szczególnie, że te rzeczy na wierzchu, no to mocno liczyłem, że tam nie są z niczym istotnym na dole połączone, że to sobie tak będę, wiecie, powolutku po prostu zbierał, dobierał, usuwał i tak dalej, a poszło bardzo mocno nie tak. Bardzo, bardzo mocno nie tak. Dobra. Tu pięknie się udało rozwalić. Bier, wyciągaj. Dobra. Dźwig nam pięknie wyciągnie to, co tam jest na dole. My pozbędziemy się tutaj reszty tych płytek. Dobra. No i spoko. Jakbym chciał, to mogę tam sobie czyścić spokojnie ten terenik. Wow, poleciało wszystko w piero. Nie. Co to jest w ogóle? Lampa! Dobra, aż mnie zaciekawiło, co tak, wiecie, co tak wyleciało w powietrze i wróciło. Lampa, dobra. Czy jest szansa, żeby stąd... Stąd... O, stąd już była szansa. O, widzicie? To wyszło. Dobra, zrobimy taki myk. Chociaż chyba wrzuciłem sobie z powrotem tutaj na dół. Więc jakby nie do końca udany myk. Myk przerzutowy. Bezczelny przerzut. Dobra. No i co? To wyrzucamy. A nie, wyszło. Okej, udało się. Wyleciało to na górę. Dobra, no to tu widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Tu by trzeba było ten cały zbierać. Tutaj. O, to też jest do zebrania. To mnie troszkę też zaskoczyło. Dobra, to zbieramy. To w końcu mogę zebrać. Tego nie mogę. Tego też nie mogę. O, to też mnie zaskoczyło. Wydawało mi się, że to już będziemy mogli. Tu jest odcięte. To co blokuje? Aha, że te plecy tutaj blokują. No to niezbyt duży element, a blokuje taki wielgachny, nie? Rozwalmy oboje pleców. Ki. I teraz piąteczka. Kuźwa, oboje w sensie... Nie w tym kierunku powinienem był rozwalać. Że nie do tyłu, tylko obok. Ale tu powinno pójść szybciej, bo tu powinny być tylko te zewnętrzne. O, dokładnie. Tylko te zewnętrzne i już powinienem móc... Dobra. I teraz jak on tam to podniesie... O, tu jest wpierony. To jest wpierony. Bo jak on tam to podniesie, to później będzie można to podnieść, a później będzie można to zabrać. I cztery? Czwóreczka. No, nic tu nie mam jakby z tych rzeczy, które ewidentnie potrzebuję, nie? Żelazo, nafta, plastik. A to może to pierwsze zleconko jeszcze się uda. To drugie już będzie problemem. Przejdźmy się jeszcze po tym statku. Bo tam nie cały czas blokuje ta radioaktywność. O, łóżka. Szafki. Drzwi. Kolejne drzwi. Łazieneczka. Dwa kibelki. Łóżka, szafki, znowu metalowe regały.
ten wąż, wąż strażacki. Dobra, to jeszcze teraz potrzebujemy zabrać. Tu nic nie ma do wzięcia, tam jest poblokowane, tam to są już części statku. No to też nie. Jak to zacznie brać, to będę mógł zabrać. O, wait, bo to jest dodatkowy element. To tak nie zadziała, że ja sobie to tak po prostu zabiorę. Najpierw muszę to odciąć, rozwalić. Pięknie, i teraz dopiero będę mógł to zabrać. A bym sobie skichał. Dobra, ewidentnie... Tak, tu mogę iść. Tu byliśmy. Więc przejdziemy się dalej. Okej, tu kolejna amunicja. Dużo tej amunicji na tym statku. To znaczy, że to jest dobry okręcik. To był dobry okręcik. Ciekawe, czy wyszedł faktycznie z użycia ten wicher, czy nie. Jak ktoś się interesuje takimi rzeczami, to możecie dać znać, jak to wygląda teraz z naszymi okrętami. Jak to wygląda, jak to wyglądało. Czy ten wicherek jest w użytku, nie jest. Dobra, tu ewidentnie można by się bawić w pozbycie się sufitu. Mam nadzieję, że nie uszkodziłem czegoś, co było wyżej. Idąc w tą stronę. To jest duże rzeczy. To jest duże rzeczy. Ale pozbywając się tego wszystkiego, odblokujemy sobie dostęp do całego tego dołu tam. Tam jest w ogóle cały jakiś schowek. Więc fajnie by było się do tego dostać. To mamy wszystko pościągane, to trzeba wszystko rozwalić. Dobra, to niech nasz ten dźwigu już tu bierze kolejne elementy. To... O, a czemu tego się nie da? Armata przeszkadza. No i kolejna rzecz. Po prostu tutaj każda rzecz się blokuje przy tym statku. Także mega skomplikowane. No i błędem było używanie otwartego ognia przy gazie, więc tam też mogłem to rozwiązać w trochę inny sposób. Oj tam bywa. Zdarza się. Zdarza się najlepszym, więc mi cały czas. Nie ma co. Dobra. I co my tu mamy? Tu możemy sobie wyrzucić armatki ładnie. I odcinamy. Odcinamy. I rzut za 3. Tam są jakieś rzeczy ewidentnie. No i pięknie, no i poszło. I teraz sobie już możemy pozbyć się tego. Jak pozbędziemy się tego, to będziemy mogli się pozbyć tego. No i taka transakcja wiązana, nie? A jak pozbędziemy się tego, to będziemy mogli to całe wyciągnąć. Także to wszystko ładnie tutaj ze sobą gra. Gra i pasi. Dobra, to musimy wszystko wyzbierać, żeby nie było. Ciekawe, czym są w ogóle te elementy. To będą na liny? To wiecie, co się linę o to zawija? Kurde, relingi? Nie. Ten element statku, o który się zawija linę do cumowania. Nie wiem, czy to będzie to. Czy mi się dobrze wydaje, czy nie za bardzo. Dobra. Tu potrzebujemy wszystko porozwalać. I co? Mogę? Może mi. Pewnie, że może mi. Może mi. No i pięknie. Już młoteczek zadziałał. O, tu już się rozwaliło nawet na sam dół. O, jak nas wyrzuciło. Już pięknie zabrali. Dobra, to jest kolejna rzecz, którą chcę, żeby zabrało. I tu rozwalimy. Pięknie. I teraz tu trzeba rozwalić. I to już nie jest takie proste. I teraz trzeba w białym trafiać na
jasno-niebieskie. Bo tak są oznaczone te śrubki, w które jeszcze trzeba uderzyć. No nie zdążyłem zeskoczyć. Dobra. Czy ja tak mogę... A już myślałem, że mogę tak. Dobra, weź skrzyneczkę. Skoro gra bardzo mocno nie chce mi tego umożliwić, to się pobawimy inaczej. Dobra, robimy taki myk. No pewnie, że wyskoczyłem. Dobra, dźwig to bierze, bo już myślałem, że dźwig się zatnie przez to, że sobie na to wskoczyłem. Ale widzę, że dźwig mnie zignorował. Tylko było to uprzedzenie, że zejdź z rzeczy, którą zbiera dźwig. Natomiast tak poza tym to nic więcej. O, 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 o! Ło! No to pięknie mi wyszło. To mi pięknie wyszło. Dobra, no to wychodzi na to, że tak. Tu sobie ogarnęliśmy. Nawet chyba uda się wykonać dwie te misje. O kurczę, Ania dzwoniła. Ania dzwoniła, ale to chyba chciała tylko spytać, czy coś chce z netto. Oki. I coś jeszcze pisze. No serio. Ale spadłem, wiecie, dopiero po tym jak już ten... pisze, nie pisze, pisze, nie pisze, pisze, nie pisze. I tak cały czas. Pisze? Nie pisze. Nie wiem, czy to jest błąd Messengera, czy Ania ma taki dylemat, wiecie. Napisać, czy nie napisać? Idę jeszcze do Rosmana na spokojnie. Ło, no to dobra. To luzik. Luzik, arbuzik. A co do arbuzika, to wczoraj właśnie jedliśmy z Anią arbuzika. Pokroiła, przygotowała i mieliśmy całego takiego, wiecie, idealnie przygotowanego arbuza. Także nic, tylko brać i po prostu widelczyk i po kawałeczku. Tam troszeczkę pestek miał, ale to nikomu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. I sobie właśnie tak siedzieliśmy, oglądaliśmy anime i jedliśmy arbuza, nie? To był miły wieczorek. No. I tyle. A właśnie, Final Fantasy 16, nie? Wczoraj mi mrugnęło, że Final Fantasy 16 ma być na tym, na Steamie dostępne. Już jest data premiery, dosłownie miesiąc do premiery Final Fantasy 16. Myślę, bo może to jest finalek, w którego bym nawet pograł, nie? Tylko jeszcze jest dylemat na bazie związany z Final Fantasy 15. Bo Final Fantasy 15 też było fajną grą. I też mnie kusi pograć sobie w 15. Dobrze, w 15, tak. Kusi mnie, żeby pograć sobie w 15. I się zastanawiam, czy nie lepiej wziąć i jednak pograć w tą 15, która notabene będzie dużo, dużo, dużo tańsza. I będzie można pewnie ją wyhaczyć na jakieś promce i to jakąś edycję, wiecie, super mega wypaszoną. Czy no pokusić się o duży zakup i zakupić tą 16. Ale no to jest dylemat. No 16 to jest jednak duży zakup. No tylko, że kwestia jest tego, że no 16 no wygląda na fajną, no, ale nie wiem. Wyglądam na fajną, ale nie zagłębiałem się jakoś za bardzo, w sensie nie oglądałem jakoś dużo gameplay, nie patrzyłem na tą grę jakoś tak szczególnie, ani nic w tym stylu, więc zawsze może się okazać, że no wygląda na fajną, ale nie jest. Różnie bywa, nie? W takich sytuacjach. Gra wygląda świetnie, zapowiada się super, no a później wychodzi z tego początek z Diablo 4, nie? Nie było kolorowo. Trzeba było przeboleć. Nie damy rady więcej zabrać.
ale teraz jest już dużo lepiej. Nie? Z tego, co rozmawiałem z kilkoma osobami, z tego, co widziałem na necie, opinie i tak dalej, to teraz Diablo 4 już jest dużo lepiej. Gratulacje, znalazłeś hełm, niszczyciel typu wicher. I bu. No to nie wyszło. To nie wyszło. Co my tu mamy? O! Jakieś takie kapitańskie coś. No, to wygląda jak sterownia. Co da się jeszcze wyżej? Chyba już nie, chyba to już jest max. Chyba tu osiągnęliśmy już szczyt. O! A jednak. Czyli tu jest max. Czyli tu odcinamy, tu odcinamy, tu odcinamy. To trzeba zabrać. No i teraz będzie zabawa, wiecie. Każdy element po kolei, co zabieramy, co odcinamy, co zabieramy, co odcinamy. I tak w kółko, w kółko, w kółko. Tutaj można na pewno odbić całość. Bo ten fragment będzie cały do odcięcia, nie? Tutaj, tutaj. Tutaj. Tu chyba nie. To mi się wydaje, że chyba poleciałem za bardzo. Po bandzie. Tak, dobra, bo tam to polecę w ogóle nie wiadomo gdzie. Właśnie, tam mnie ciekawi. No w sumie z tego to nie powinno być nic specjalnego. Jak rozwalę to, to te elementy po prostu odpadną. Okej, okay, te elementy po prostu odpadły, ale tu cały element zniknął. Czyli te ciężkie elementy znikają, a elementy lekkie po prostu odpadają. Mam wrażenie, albo jakby ten statek niesamowicie opustoszał. Czy ja wszystko faktycznie z tego statku tak zabrałem? Nie jestem pewien, czy tyle rzeczy z tego statku zabrałem, czy jest kwestia taka, że coś poszło nie tak i jeszcze coś mi tam wybuchło. Jeszcze coś rozwaliłem. Jeszcze coś popsułem. Serio? Już wystarczy, no. Dajcie spokój. Dajcie spokój. Daj ta szluz. No to chyba git. Aluminium. Tam dostaliśmy. Amelinium. Dobra. Czwóreczka. Odcinamy. Odcinamy. Crane is currently. Okej. No to będzie pięknie, nie? Jakby to zabrało wszystko. No tu już mamy naprawdę kawałek po kawałeczku, pozbywamy się całej tej góry. Nafta, plastik, kurde, no to żeby zdobyć naftę, no to ewidentnie jakieś jeszcze zbiorniczki, gdzieś tam paliwa muszą być na dole, albo jakieś części takie, jakieś maszyny, coś takiego, nie? To by było fajne. Plastik, no to plastik zawsze zdobędziemy. To akurat plastik jest takim elementem w tej grze, który zawsze gdzieś tam z czasem wpada. To nie ma akurat z tym żadnego problemu. Dobra, tu rozwalamy. Tu nie ma żadnego łoka. A, czyli tu coś jednak łapało. Oko, w sensie chodziło mi o te, wiecie, te niebieskie znaczniczki, w które trzeba uderzyć, nie? To one są takie jak oczy. Dobra, i tu mamy ładnie chyba... To wystarczy chyba tu odciąć. Tak, dobra. Dosłownie to wystarczyło tylko tu odciąć. I jakby całe pięterko niżej możemy rozwalić, nie? Nie musimy się cyntolić tam w rozwalanie tych rzeczy wyżej. Moglibyśmy odciąć cały ten dół tutaj. Bo tu chyba już nic nie ma. Nie, tu były same te kraty. No, tu już chyba nic nie ma w ogóle. Także to można by całe rozwalić. No ale dobra, zerknijmy, gdzie tu coś jeszcze. Dobra, drewno
w Pirony, nie? Polski statek, mnóstwo drewna. Polska potentatem drewnianym. I olej, olej, nafta, żelazo. Kwas, tkanina. Tkaniny troszeczkę jeszcze zostało, kwasów, pierony. Radiostacje, nadajniki, telewizory. No to nie wygląda ciekawie. To nie wygląda ciekawie to, co mamy tam zebrać. I bardzo mocno tam mi nie pozwala dotrzeć gra z tym radioaktywnością całą. Nie pamiętam, co to było z tą radioaktywnością. To chyba były takie elementy zazwyczaj, które się po prostu dało podnieść dźwigiem. I trzeba było je wyhaczyć z takiej odległości, żeby móc je sobie podnieść tym dźwigiem. Pam, 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 pam. Będziemy się tak starać w takim razie. I co, tutaj na dół? Dobra, to mamy ogarnięte. Już wiemy, jak tutaj zejść. Dobra. No i tu ewidentnie... Wywaliło mnie. Wywaliło mnie. Z jakiej odległości mogę wrzucić na pakę? Dobra, stąd już mogę. Bierzemy skrzyneczkę. Mogę. Ostatnia skrzyneczka. Mogę. Spróbujemy jeszcze na koniec wziąć, pozbyć się tej radioaktywności. No, tu ewidentnie gdzieś, nie? Tu nie ma dylematu. Na pewno to jest gdzieś tu. Może jeszcze ostatecznie tu. Także spróbujemy się tego tutaj pięknie wyorać dziurkę. Serio? Trafiłem w takie miejsce, że nawet przez ten mnie się pozbyło? Kuba cieczacze, nawet się pozbyło mnie przez całą podłogę, nie? To nieźle. To nieźle wyszło. Dobra. Teraz powinno być ok. Tu? Nie zgid. Tu jest. Tam coś jest? Gdzie to może być? Ewidentnie nie tu. Kurde, myślałem, że to tam będzie. Szczerze powiedziawszy, trochę się zawiodłem. No nie, tu mamy korytarz. To jest dosłownie tam. Dobra. To jest dosłownie ten jeden punkcik za tym korytarzem. Ale to już wiemy przynajmniej, gdzie to mamy, nie? To jest bardzo istotny fakt. Sama wiedza, gdzie czegoś szukać. Jest wiedzą biblioteczną, nie? Kiedyś było takie powiedzenie, że inżynier, że licealista coś wie. Kurde, wyleciało mi teraz z głowy. Gdy było, że inżynier coś wie, magister wie, skąd się to wzięło, a profesor wie, gdzie leży książka w tym temacie, jakoś tak. Czy tam kto napisał tą książkę? Było jakieś takie powiedzonko. Dobra, ewidentnie tego się pozbywamy. Za to powinna być zarąbista nagroda, nie? Za pozbycie się tej radiacji. A podejrzewam, że nic za to nie ma. Że to jest takie, pozbyłeś się czegoś, co ci przeszkadzało. Powinieneś nam jeszcze za to zapłacić, nie? Jest? Jest, można już chodzić tu normalnie. Dobra, no to już sobie będę mógł tutaj zwiedzać cały ten terenik normalnie. Zdobywać te wszystkie rzeczy, rozkładać całego tego wichra. Także, no cóż, z mojej strony na dzisiaj... No bo w sumie z mojej strony na dzisiaj... A jeszcze chwilkę sobie posiedzimy. Chwilkę sobie jeszcze posiedzimy. Odkryjemy, co tutaj jest pod spodem. Co mi się za muzyka włączyła? Nie mam pojęcia, co to było, ale było dziwne. Ale fajnie się podłoga rozwaliła.
Widzieliście, jak fajnie to tu się wszystko porozpadało? Kurde, fajowo. Fajowo to wyglądało, jak tak się to wszystko rozsypało. No, a tak jak wspominałem wcześniej, czekam właśnie na kuzyna. Mamy skończyć tą szafę, dokręcić tam ostatnią deseczkę z boku. Dokręcić ostatnią deseczkę z boku, ogarnąć jeszcze tam ostatnie jakby szlify przy tej szafie i będziemy summa summarum w domu, w cudzysłowie. Bo tu już niewiele naprawdę zostało do ogarnięcia, jeśli chodzi o tą szafę. Będziemy mieli temat zamknięty, czyli dwa tematy na to lato mamy zamknięte. Ogarnęliśmy sobie samochód na zasadzie tam podwozia, czyli amorki, hamulce, jakieś takie rzeczy. I ogarnęliśmy sobie tą szafę, więc na przyszły rok albo jakieś wakacje. Wakacje i o ile finanse pozwolą, to klima. To będzie najlepsza inwestycja chyba na mieszkanie. I jaką robimy, odkąd się wprowadzili. No i już widzę kolejne, nie? Już jest kolejny tutaj. Widzieliście, nie? Że już kolejna radiacja gdzieś tam nas zaczęła trafiać. Oczywiście, że za ciężkie. Co my tu mamy? Gdzie ja polazłem? Ja tu wszystko rozwaliłem, nie mam pojęcia, gdzie polazłem, nie wiem w tym momencie, gdzie jestem. Od drugiej strony są wyjścia do góry. Co ja w ogóle odstrzeliłem? Nie na tą stronę w ogóle. Okej, to wyszło pięknie. Rzucić nie na tą stronę w ogóle rzeczami. Świetnie. Brawo. Piątka z plusem, nie? To jeszcze mogę rozwalić. Jeszcze chciałbym to porozwalać, no bo żal. Skoro już tutaj wszystko roztłukłem, to żal taki kawałek zostawić. Nieroztłuczony. Tu wszystko ładnie się zawali. Pięknie. Tu rozwalone, ale to... To cały czas coś mi nie gra. Coś mi tu cały czas nie gra, nie? Czegoś mi brakuje, coś jest nie tak. I nie wiem co, nie? To jest najlepsze. Czegoś brakuje, coś jest nie tak i nie wiem o co chodzi, ale... Ale po prostu cały czas mam takie wrażenie, wiecie. Jakby... Czegoś brakowało, coś było nie w porządku. Jakbym coś miał zrobić... I to było zarąbiste, oczywiste, proste i tak dalej, ale nie wiem o co ho. Nie wiem, co mi siedzi we łbie. Dobra, na pewno... Inaczej, na pewno... Fajnie by było sobie w sumie tą linkę podrzucić pod jakiś przycisk, gdyby się dało, wiecie. Mieć na przykład pod jakimś bocznym przyciskiem myszki czy coś takiego, żeby nie trzeba było zmieniać w ogóle przycisku jakby na tą linkę. Tylko po prostu, wiecie... Macie tą linkę pod jakimś tam przyciskiem i jak tylko chcecie jej użyć, to sobie po prostu zmieniacie ten przycisk. Znaczy używacie tego przycisku, a nie musicie zmieniać w ogóle jakby typowo na tą linkę jako na przedmiot, który macie w rękach, nie? Tak gadam, a mądrze by było popatrzeć, czy przypadkiem nie ma takiej możliwości. Bo też czasami tak się zdarza, że ja mówię, że fajnie by było, gdyby twórcy coś takiego zrobili. Tak, twórcy już coś takiego zrobili bardzo dawno temu. Jest, działa, przestań o tym gadać, nie? Trujesz tyłek, a nie powinieneś. Nie znasz się, a wypowiadasz się. Tak to bywa właśnie z streamerami, youtuberami i całą resztą, nie? Nie znamy się w ogóle i wypowiadamy się na tematy, na których się nie znamy. A widzowie, czyli wy... Nas słuchacie. Tak. Dokładnie tak to działa. Dobra. No, ale tak jak wspominałem wcześniej, to by było na tyle. Tutaj ewidentnie gdzieś jest ta radiacja, nie? Gdzieś mnie coś kuje. Tu widać. Tu widać, że coś tu się dzieje. Więc pewnie gdzieś w tą stronę. O, tu się coś bardziej dzieje. Także gdzieś pewnie w tym pomieszczonku albo niżej będzie ta radiacja. Będzie czym się pobawić, już widzę, że będzie czym się pobawić, ale to ja się pobawię poza odcinkiem.
To już tak jak wspominałem, pobawię się poza odcinkiem, będę sobie kończył ten stateczek później. Także w tym momencie dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Z tej strony był Niepopularny, to był Ship Graveyard Simulator, to był statek Wicher. No i zobaczymy, jak będę stał z czasem, czy nagram drugi odcinek jeszcze z tego statku i rozkładania tutaj jakichś elementów, rzeczy i tak dalej, czy kolejny odcineczek będzie już z jakiegoś następnego okrętu, następnej łodzi, następnego statku. To się zobaczy się. Tymczasem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, baju, na razie, cześć, z tej strony Niepopularny, a to był, jest, no i będzie Ship Graveyard Simulator. Baju!